uciekaj! Nie! Także słuchajcie, wybieramy tego wielkoluda tutaj na jest duży, nie oszukujmy się. Dla porównania, weźmiemy sobie pojazd z pierwszego tieru. Proszę bardzo, uwaga. Co to jest? Jakie to jest malutkie w porównaniu do tamtego, co jest? To ma żywotność 5, a to ma żywotność 1124, także jest różnica i jest to ogromne. Uwaga, ja wszystkich rozwalę, nieważne, że w to nie umiem grać, jedziemy. Tylko najgorsze jest to, że gracze na 10 tierze, słuchajcie, w ogóle jaka ładna grafika jest w tej grze. Grałem w tą grę jakieś, nie wiem, z 5 lat temu, to ta gra znacznie gorzej wyglądała, teraz jest znacznie lepiej nawet. No fajnie, że tutorial mi dajecie, ja jestem na 10 tierze, jestem bardzo profesjonalnym czołgistą, tylko wiecie, nie bierzcie mojej gry na poważnie, bo to nie będzie poważne. Nie wiem, gdzie mam jechać, będę jechać za kimś, to jest dobry pomysł. Czy można jakoś przyspieszyć, czy to jest prędkość maksymalna tego czołgu? A my jedziemy, słuchajcie, 23 km na godzinę, z górki. Dobra, shiftem się przybliża, ja się wszystkiego teraz nauczę, gra jest... Oła, tu stałem już, jak to już? Ała, ała, dobra, jestem nieśmiertelny, co prawda połowę pancerza straciłem. Dobra, tamten gość, on nadal we mnie strzela. Ej, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, że oni tak szybko we mnie uderzają, a ja nawet nie zdążyłem nic zrobić. O, tak się da przybliżyć, ale mocno, zobaczcie. Prawie jak w statkach dosłownie. Ziomeczek się schował za kamieniem i stoi cały czas, nie? Więc my sobie stąd jedziemy. Znowu to staje, nie. Ała, a stamtąd teraz. Dobra, ja... Nie, dogadamy się, proszę bardzo. Dobra, wiecie co, ja nie będę ich oszczędzać, ja im daję po prostu fory. Czas przejść do działania. Tylko zgubiłem się. Dobra widzowie, przejdźmy do mniejszych czołgów, bo no, nie jest to takie łatwe jak myślałem. Ale super mała armia czołgów, fajnie to wygląda bardzo. I słuchajcie, mamy teraz szybki, mały czołg, więc co robimy? Lecimy im na plecy, jak tylko można, i strzelamy im w plecy, tak jak prawdziwy, honorowy wojownik. W ogóle fajnie by było, jakby taka, wiecie, masa widzów, jakbyście, nie wiem ile tu jest widzów, chyba, znaczy widzów, ludzi, chyba tu jest jakieś, nie wiem, 14 czołgów, obcych czołgów, to wyobraźcie sobie, jakbyśmy to byli my i lecieli tak na wroga razem, to było super. Tylko, no, problem jest taki, że byśmy to pewnie przegrali w pierwsze 3 minuty, ale by było super. Dlatego wbijajcie, wiecie, w linka. O! Tu jest przeciwnik! Co jest? Tam też jest przeciwnik! Au! Dobra, przepraszam, przesuń się! Jakie gąsienicy? Niepotrzebne mi są gąsienice! Mam zbyt silną wolę, żeby mi to przeszkadzało, proszę! Jak fajnie można się przebijać przez to! Ale epicko! Ja nie wiedziałem, że w tej grze coś takiego istnieje! Okej, ta gra się w ogóle polepszyła! Ja kiedyś w nią grałem mega dawno, to nie wyglądało w ten sposób! Dobra, ziomeczku, czy mogę cię popchnąć? Mogę cię popchnąć! Przepraszam! A on się pewnie zdenerwował. Dobra, nie widzieliście tego twórcy gry. Ja ogólnie nie robię takich złych rzeczy. Okej, jest problem. No nie! Także karma wróciła chyba. Zagrajmy na poważnie. Zróbmy to na poważnie. Ja już przestaję. Po prostu udawałem, że nie mam żadnych umiejętności. Wybrałem taki specjalny czołg, który nie umie skręcać lufą. Czy to jest jakaś artyleria? Ej, to jest artyleria. Ja nawet nie wiem, co ja wybieram, co ja robię ze swoim życiem. Dobra, ja będę strzelać sobie tak o. Mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Czy jak tam jest wróg i ja tam strzelę, to on dostanie? Nie dostanie, to by było zbyt proste. To fajnie, że tam wszyscy sobie walczą, nie? A ja sobie jeżdżę pomiędzy pociągami. Jest czołg! Jest czołg! Widział mnie. Okej, odpuścił. To jest ten moment, kiedy mu zajedziemy na plecy, super! Dobra. Nie trafiłem! Nie, przepraszam. Nie. On tu jedzie, dobra, pojedziemy tędy. Zejdź pociągu.
Uciekamy pomiędzy pociągami. Szybko, szybko. Jedź, nie, 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 wracaj, 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 wracaj. On mnie nie widzi, on nie da rady, on nie da rady. Okej, okej, ustawię się, żeby w niego strzelić teraz. On się boi, on się cyka, widzowie. On się cyka, teraz zgubił się ten gość. Nie no, znowu tu jedzie. Okej, okej, cofnijmy, cofnijmy. To nie, jak on nie dostał. Szybko, skręć, skręć, skręć. Nie, nie skręcił. Czy ten gość miał zniszczeni przeciwnicy 19520? Przepraszam bardzo, to ja z takimi ludźmi walczę? Ja mam zniszczonych przeciwników 0, nie? A mnie tutaj na takich ludzi wyrzuca. Oczywiście można też ulepszać czołgi, dlatego walimy turbo. Walimy turbo do czołgu, dosłownie jak w The Long Drive'ie. I lecimy na bitwę. O, jak szybko znalazło. Jestem największy z armii, dlatego słuchajcie, ja jestem tutaj najsilniejszy. Wszyscy powinni za mną jechać. Chodźcie, chodźcie. Za mną. Wszyscy sobie odjechali oprócz dwóch, trzech czołgów. O, jest tu gość, dobra, łatwo, łatwo. No nie, no znowu w niego strzelają. Ja chcę postrzelać, ja, stój, stój, stój. Dobrze! Pierwsze zniszczenie ode mnie. Co prawda zabrałem fraga, ale to nieważne. O nie! Masa ich tu jest! Dobra, dostał, dostał, dostał. Jestem mistrzem. Jestem mistrzem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Uwaga, uwaga. Nie trafiłem, dobra, uciekam. Dobra, zajadę ich od pleców teraz. Patrzcie, patrzcie, tylko on umiera, to jest najgorsze. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, mamy tego, mamy tego, mamy tego. Uwaga. Nie trafiłem! Nie trafiłem go w plecy, no. Okej, okay, okej, okay, on się nie rusza, on się nie rusza. Dobra, dostał. Okej, okay, dobra, ja dostaję, jest źle, jest źle, jest źle. Przepraszam, no. Gdzie on jest, ten gość? Nie widzę go. Dobra, uciekłem jakimś cudem. Gdzie jest ten gość, który do mnie strzelał? O, jest! Jest, jest, jest! Bang, dostał, idealnie. Jeszcze się nie rusza, dobrze. Dobrze! Dobrze! Jest! Nie, ja jestem kozakiem w tej grze już. Patrzcie, jeszcze fikołka zrobię specjalnie dla was. Zrobię fikołka, proszę bardzo. Kurde, prawie. Uszkodziłem przez przypadek gąsienicę. No, to zrobiłem to dla was, tak? Dlatego zostawcie tego lajka. A ja chcę serio fikołka jakiegoś zrobić. Gdzie tu można zrobić fikołka? Serio, nie podjedziesz pod coś takiego. No proszę cię. Dobra, bokiem, bokiem się uda, bokiem się uda. Okej, okay, mamy tutaj tego zniszczonego gościa. Czy wy widzicie to samo, co ja? Ja widzę tutaj potencjał. Ja widzę tutaj... Czy ja utka... No zwycięstwo? Ja tu chciałem skoczyć, zrobić fikołka, salt. No i super, nie? Widzowie, znalazłem coś genialnego. Zobaczcie, mamy czołg z kołami. Nie wiem, czy to wtedy nazywa się czołg, ale mamy czołg z kołami. I on jest szybki, możemy go jeszcze ulepszyć zresztą. Tylko najgorsze jest to, że nigdy nikogo nie widziałem z takim czołgiem, o ile to można nazwać czołgiem. Dlatego może być źle i może to być słabe, ale chciałem zobaczyć, jak coś takiego funkcjonuje. Oj, nawet miernik prędkości mamy tutaj z przodu, wcześniej go nie było. Ten czołg ma coś tam... Jak on szybko skręca tą lufą, co jest? Ale on jest szybki! Ile my jedziemy? 70 km na godzinę! Dobra, wiecie co? To jest mój ulubiony czołg od dzisiaj. Jedziemy może w góry jakiś popodziwiać świat? Po co komu wojna, skoro mamy taki piękny świat? No zobaczcie, wystarczy się rozejrzeć. Spokój ducha po prostu, a nie wojny narodowe. Ale dobra, tam ktoś jedzie, tam ktoś jedzie. A dobra, on jest za górą. Okej, okay. Tutaj też nikogo nie ma. My ich objedziemy z tyłu dosłownie zaraz. O, tu są ludzie, obracają się. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, już wracam. Wracam na swoją posesję, poczekajcie, poczekajcie. O Jezu, ile ludzi. Dobra, muszę się rozpędzić, jedzie za mną. Za mną jedzie. Uciekaj! Uchroń mnie, chroń mnie! Na nie pykło. Ale przynajmniej działałem jako wabik. Na pewno byłem bardzo przydatny dla drużyny. Proszę mnie nie wyzywać w komentarzach.
No ale jakim fartem oni to zrobili w ogóle? Wezmę jakiegoś kurcze niszczyciela, jaki on jest wielki. O, ktoś gra moim czołgiem, ja nie mogłem nim grać, no. Ale w ogóle zobaczcie, jakim jesteśmy wielkim pancernym czołgiem w porównaniu do tych wokół. Bez skitu. Masa po prostu metalu. Ja żałuję, że się nie znam na czołgach. Przepraszam was bardzo. Ja bym wam poopowiadał o tym, ale ja nie jestem historycznym chłopakiem. Ale wiem, że jesteśmy ciężcy i wolni. O, może mnie popychać? Może mnie popychać? Walił się w schody. Co ty robisz, się maj? Strzelił. No przepraszam, no. O, tu ktoś jedzie w ogóle. Dobra, dobra. Przepraszam cię, Alterelio. Ja tu muszę przejechać. Tam ktoś jest, tam ktoś jest. Gdzie on jest? Dobra, strzelam na oślep. Dostał? Gdzie on jest? On się schował. Tam jest! Gdzie oni we mnie strzelają? Czy ja to przystrzelę? Au, au! Jaka gąsienica zerwana? Nie! Tylko nie gąsienica! Dobra, jedź. Nie wiem, jak naprawiliście gąsienicę, nie wysiadając z czołgu, ale dziękuję. Teraz moje pytanie, czy możemy się przebić przez tą ścianę tutaj? Bo my jesteśmy duzi. Czy ja tu prze... Dobra, utknąłem. Nie da się ani trochę tędy przejść. O, widzę gościa! Tu! Jak dostał! 1100! O kurde! Ale to jest potężny czołg, tylko ładuje się 20 sekund taką... No wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, co się ładuje do czołgu? Nabój się ładuje, tak, nabój, o to mi chodziło. On tak mocno dostał, że to jest chore. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On był tam. On był tam, powinien tam wychylić. Jak się wychyli, to tak dostanie. Dobra, bo tutaj ktoś podjeżdża cały czas. Ja idę po prostu zgasić typa, tylko muszę się cofnąć. I muszę trafić, bo moje przeładowanie to 25 sekund trwa. I to byłby niemały problem. Ała, jeszcze tu sta... Ja mam 4 życia. Ja mam 4 życia ogólnie. Jeszcze typa mogę trafić. Jak nie trafiono w pancerz? Dostał! Nie! Ale widzowie, widzę tutaj... Nie wiem, nawet tu są takie grupy. W sensie, że można z kolegami po prostu wbić. Może zagramy na Discordzie razem, wszyscy, o ile chcecie. Do 40 osób zrobimy taką armię i zobaczymy, która armia wygra. Czy ze mną, czy bez mnie. Pewnie bez mnie, bo ja jestem takim, wiecie, przeciwnikiem mojego teamu, że tak powiem. Ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Wbijcie w link, proszę. Ja was żegnam. Pa, pa.